W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Siedmioletnia dziewczynka pewnego razu uciekła z domu. Powodem jej ucieczki nie był bunt. Nie dlatego, że chciała rodzicom zrobić jakąś przykrość. Z domu uciekła, ale z pewnego bardzo zaskakującego powodu. Otóż razem ze swoim kuzynem w podobnym wieku postanowili udać się do Afryki. Po co postanowili udać się do Afryki? Nie w celach turystycznych, nie dlatego, że chcieli zobaczyć, jak wygląda Afryka, ale dlatego, że tam chcieli spotkać Maurów, czyli muzułmanów, i tam chcieli dostąpić męczeństwa. Taki ułożyli sobie plan. Idziemy do Afryki. Tam spotykamy Maurów i oni zabijają nas. I będziemy w ten sposób męczennikami. Taki był plan świętej Teresy z Avila. Oczywiście wtedy jeszcze nikt nie nazywał ją w ten sposób. Wtedy była po prostu małą Tereską. Nie mylić z małą Teresą. Ta Teresa będzie później nazwana wielką Teresą, ale oczywiście wszystko po kolei. Kuzyn, który spotkał ich już poza miastem, oczywiście zebrał ich ze sobą, sprowadził z powrotem do domu i tak męczeńskie plany spełzły na niczym. Jednak pomimo tego, że to męczeństwo w wieku 7 lat skończyło się taką porażką, to jednak, jak dobrze wiemy, święta Teresa wielką świętą mimo wszystko została. Wstępuje do klasztoru, co być może za bardzo nas nie dziwi, skoro już w wieku dziecięcym takie śmiałe plany miała, to może nas nie zaskakiwać, że chce swoje życie Panu Bogu poświęcić. Jednak wstępuje do klasztoru, który nie jest taki, jak być powinien. I coraz bardziej ona to dostrzega. Otóż mamy wiek XVI. Jest to wiek, w którym jesteśmy w Hiszpanii w naszej opowieści. Jest to wiek, w którym w Hiszpanii Kościół jest bardzo silny, ale ma to swoje również złe strony. Otóż klasztory stają się coraz bardziej miejscami życia świeckiego, kulturalnego rozkwitu wprawdzie, ale coraz bardziej centrami życia towarzyskiego, społecznego, politycznego, a nie religijnego. I tak nasza Teresa wstępuje do klasztoru, w którym nieustannie pojawiają się jacyś arystokraci z żonami i służbami, którzy nieustannie tam się przewijają z całym tym tabunem ludzi, których nieustannie trzeba podejmować. I te siostry zakonne w dużej mierze zajmują się tym, żeby godnie podjąć tych szlachetnych gości, bo ci szlachetni goście również są dobroczyńcami klasztoru, utrzymują ten klasztor w istnieniu, a więc są to ważni ludzie. No i tak nieustannie tam się toczy takie świeckie życie. I zakonnice coraz bardziej poświęcają się plotkom, przygotowaniu uczt, przygotowaniu tych wszystkich rzeczy, które są potrzebne, aby tych szlachetnych gości dobrze przyjąć. I taka sytuacja, jeśli ona by trwała tydzień, dwa czy też miesiąc, nie byłaby taka straszna. Ale gdy to trwa przez dziesięciolecia, to wtedy mamy całe pokolenia zakonnic, które praktycznie już innego życia nie znają, które chciały życie swoje poświęcić Panu Bogu, a później 90% swojego czasu poświęcają na mniej lub bardziej świeckie sprawy. Na przygotowanie jakichś świeckich rzeczy, na rozmowy o świeckich sprawach, na zabawianiu tychże szlachetnych gości. Do takiego klasztoru nasza Teresa wstępuje i wcale jej to nie odpowiada. Ona pragnie klasztoru, w którym przede wszystkim zakonnice będą się modlić, w którym będą w ciszy się modlić. Można by powiedzieć, że no nic niezwykłego, wprawdzie nic niezwykłego, ale ta pokusa jest wielka. I w naszych czasach, pomimo że z innej strony, ta pokusa również jest bardzo duża. I w naszych czasach klasztory stały się w dużej mierze
takimi ośrodkami mniej lub bardziej świeckiego życia. Dlatego ten problem jest bardzo dla nas aktualny. I tak, co robi Święta Teresa? Próbuje naprawić regułę zakonną. Próbuje stworzyć klasztor, w którym siostry zakonne będą robiły to, do czego zostały powołane, w którym po prostu poświęcą się modlitwie. Udaje jej się to pośród bólów. Razem ze świętym Janem od Krzyża powstają te pierwsze zreformowane klasztory, klasztory, w których faktycznie przestrzegana jest klauzura, czyli zakaz wstępu osób świeckich, klasztory, w których faktycznie siostry zakonne i bracia zakonni, bo powstaje również ta gałąź męska, faktycznie poświęcają się modlitwie. Nie jest łatwo. Święty Jan od Krzyża zostaje uwięziony, jest w pewnym sensie głodzony nawet przez swoich współbraci zakonnych, bo jest właśnie postrzegany jako taki wichrzyciel. Świętą Teresę z Avila też wysyłają na wygnanie. Opór w klasztorze jest wielki, ale ostatecznie uda się to. I do dzisiaj jeszcze ta wielka reforma świętej Teresy z Avila i świętego Jana od Krzyża przynosi swoje dobre owoce. Do dzisiaj ich duchowość przetrwała i dobre owoce przynieść potrafi. Dzisiaj, gdy obchodzimy jej święto, świętej Teresy z Avila, to wykorzystajmy ten moment do tej refleksji nad tym, o co ona walczyła przez całe swoje życie, za co święty Jan od Krzyża był więziony przez swoich współbraci. To trzeba sobie wyobrazić. Zakonnik, który jest uwięziony przez innych zakonników z tego samego zakonu, uwięziony i jeszcze na dodatek przymusowo zmuszony do ciężkiego postu, w praktyce głodzony, zamknięty w celi, tylko dlatego, że chciał naprawić ten zakon. Święta Teresa podobnie, choć nie aż tak drastycznie, była prześladowana jak święty Jan od Krzyża. Po co wszystkie te cierpienia były, po co te oskarżenia? Zostaje wciągnięta w to inkwizycja po to, aby wytoczyć procesy przeciwko świętemu i świętej. Inkwizycja nie znajduje w nich powodu do winy, do oskarżenia, ale to wszystko trwa. Oni są faktycznie bardzo mocno prześladowani. Po co to wszystko? Po to, aby zakonnicy mogli się modlić. Tak naprawdę po to wszystko było. Aby powstały takie klasztory, gdzie siostry zakonne i bracia zakonni mogą się modlić. I ta gra faktycznie była warta świeczki, bowiem to klasztory, przede wszystkim te kontemplacyjne, to są jak takie małe serca, jak takie serca chrześcijańskiego świata, które pompują nieustannie życie. Nasz założyciel, arcybiskup Lefebvre, gdy jeszcze był biskupem w Afryce, biskupem misyjnym, tam te misje rozkwitały, a to były naprawdę misje pogańskie, czyli chodziło o nawracanie pogańskich wiosek. I tam powstawała parafia za parafią, te nawrócenia były masowe wtedy w Afryce. I co na to arcybiskup powiedział pewnego razu? Powiedział w klasztorze karmelitańskim właśnie. Powiedział do sześciu sióstr, które tam były. No sześć sióstr, które całe swoje życie, one przyjechały do Afryki, spędziły swoje życie w tym klasztorze, modliły się. Takich sześć niepozornych sióstr, o których, które nic nie wiedziały o tym, co się dzieje na zewnątrz i o których ci Afrykanie też niewiele wiedzieli. Arcybiskup powiedział do nich, sześć małych karmelitatek się modli i dlatego Afryka się nawraca. I to jest naprawdę katolicki duch. To jest to przekonanie o tym, że to właśnie modlitwa, że to właśnie modlitwa tych dusz, które do tego tylko się poświęciły, że to ona napędza całe to życie chrześcijańskie i ona odmienia serca. Dlatego tak bardzo tego potrzebujemy. I oczywiście ja będę się cieszył, jeśli ktokolwiek z was poczuje powołanie do takiego kontemplacyjnego klasztoru. Natomiast to kazanie nie jest skierowane tylko do tych, którzy mieliby do takich klasztorów wstępować. Otóż ta zasada, że to właśnie modlitwa napędza całe chrześcijańskie życie, ona dotyczy wszystkich. I tak zarówno człowiek, który żyje zupełnie w świecie, jak i ten człowiek, który
swoje życie Panu Bogu, poświęcił siłę do swojego zbawienia, tą siłę, która jest potrzebna, aby do nieba dojść, czerpie właśnie z tej modlitwy. I tak ten człowiek, który żyje w świecie również, jeśli sam do zbawienia dojdzie i innych do zbawienia doprowadzi, to dlatego, że robił to samo, co właśnie te karmelitanki, czyli trwał na modlitwie. To dlatego, że tutaj zaczerpnął siły potrzebnej do zbawienia. I o tym nam dzisiaj mówi święta Teresa. Zarówno wtedy, gdy mając 7 lat próbuje uciec z domu i dostać się do Afryki, aby tam zostać męczenniczką, jak i wtedy, gdy ofiaruje, składa w ofierze swoje dobre imię, swoje trudy, swoje siły, wbrew wszystkim po to, aby naprawiać klasztory. Ona uczy nas właśnie tego prymatu modlitwy, prymatu zjednoczenia z Panem Bogiem. Uczy nas tego, że to jest to unum necessarium, o którym mówi Pan Jezus. To jedno konieczne, to, co jest naprawdę istotne, a wszystko inne, jeśli to będzie, to już się ułoży w ten czy w inny sposób. Dbajcie przede wszystkim o Królestwo Niebieskie, a wszystko inne będzie wam dane. Nie oznacza to, że wszystkie inne rzeczy trzeba zaniedbywać i że mamy się oddawać lenistwu. Oznacza to, że to jest najważniejsze, a wszystko inne, gdy się temu poświęcimy, gdy naprawdę zjednoczymy się z Panem Bogiem, to On przez nas to wszystko inne będzie potrafił już dobrze poukładać. I o to chcemy dzisiaj świętą Teresę prosić. Niech ona coś nam udzieli z tego swojego ducha, najpierw tego ducha, który pragnął męczeństwa. Może niekoniecznie naśladujmy tą ucieczkę z domu i pragnienie w ten sposób zostania męczennikami, ale jak najbardziej tą miłość, która ją do tego skłoniła, która ją skłoniła i do tej ucieczki, i do tej walki później, niezłomnej walki o modlitwę tak naprawdę, o to, żebyśmy mogli się modlić, o to, żeby ona, żeby zakonnice mogły się modlić, a my dzisiaj walczmy o to, żebyśmy my potrafili się modlić, żebyśmy my pośród wszystkich naszych zajęć znaleźli czas na tą modlitwę. Trochę to straszne, że jest nam trudno znaleźć na to czas, ale biorąc ten przykład ze świętej Teresy, niech będzie nam coraz łatwiej ten czas znaleźć. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.